więc Kazimierz Kowalski urodził się w 1902 roku w Balinie koło Uniejowa. Był synem Feliksy i Józefa Kowalskich. To była wielodzietna rodzina chłopska. Ojciec prowadził gospodarstwo. Przed I wojną światową tuż to gospodarstwo sprzedał. Za te pieniądze kupił młyn parowy, więc można powiedzieć, że była to jednak już rodzina dosyć zamożna. Jednak Kazimierz został wcześnie osierocony przez matkę, bo umarła miesiąc po jego urodzeniu w wyniku komplikacji po porodzie, więc w zasadzie można powiedzieć, że Kazimierz Kowalski dzieciństwo spędzał głównie pod opieką swojego w zasadzie młodszego rodzeństwa, no bo ojciec zajmował się najpierw gospodarstwem, a potem tym młynem. Nauki, nie chodził do szkoły tak zwanej jakiejś powszechnej czy elementarnej, jakby ją nazywano w tamtych czasach, nauki pobierał w domu. No co wskazuje też, że sytuacja majątkowa rodziny musiała, jak już powiedziałem, być nie najgorsza. A od 1918 był uczniem tutaj Łódzkiej Szkoły Męskiego Gimnazjum Humanistycznego Kazimierza Tomaszewskiego. To jest jedna z tych starszych łódzkich szkół. Ona nie jest tak kojarzona, ponieważ jakby te tradycje Gimnazjum Kazimierza Tomaszewskiego odziedziczyła szkoła, która teraz już jest już w zupełnie nowym budynku, zresztą tu niedaleko, czyli drugie liceum ogólnokształcące, które dzisiaj się mieści przy ulicy Nowej. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku przez 3 miesiące służył jako ochotnik w Wojsku Polskim. Jakichś szczegółów, czy to z tych czasów jego szkolnych, czy z czasów służby w wojsku, w zasadzie poza jakimiś strzępkami informacji nie posiadamy. I w maju 1922 roku kończy Kazimierz Kowalski swoją edukację, zdaje egzamin maturalny, no i udaje się do Warszawy na studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Jak sam zresztą mówił, to nie był jego wybór za bardzo, on raczej wolał studiować literaturę, czy jakieś właśnie tego typu studia go pociągały, ale pod naciskiem rodziny, zwłaszcza ojca, wybrał te studia prawnicze, no bo studia prawnicze były jednak też drogą do polepszenia sytuacji majątkowej, do dobrych zarobków, pozycji społecznej i tak dalej. No, te studia w zasadzie upływają wtedy 4-letnie tylko, czyli do 26 roku był studentem. No to w zasadzie jak zgłębia się, przygotowywałem się do tego wystąpienia, no to w zasadzie same problemy jakieś finansowe, problemy ze znalezieniem chociażby nawet miejsca zamieszkania w Warszawie. Już na studiach zresztą w 1924 roku podejmuje pracę w Izbie Skarbowej w Łodzi i w tym samym roku też bierze ślub z Aurelią Gołębiowską. Podczas studiów nie wiemy nic, żeby udzielał się, nic pewnego, żeby udzielał się jakoś aktywnie politycznie, aczkolwiek możemy przypuszczać, że miał przynajmniej jakieś kontakty czy sympatyzował z młodzieżą wszechpolską. To są ślady w jakichś korespondencjach z lat już później, 30., gdzie wspomina, że na przykład tego czy innego działacza wspomina z jakiejś, pamięta z jakiejś działalności w młodzieży wszechpolskiej właśnie w latach swoich studiów. I zresztą dowód tej sympatii znajdujemy w miejscu, gdzie pewnie część z Państwa by się nie spodziewała. Otóż 22 października 1925 roku przychodzi na świat pierwszy syn Kazimierza Kowalskiego i syn otrzymuje imiona pierwsze Jerzy, ale drugie Eligiusz.
Całkowicie, myślę, nieprzypadkowo, bo to jest przecież niecałe 3 lata po zamachu na prezydenta Narutowicza, którego dokonał właśnie Eligiusz Niewiadomski. I w tamtych czasach imię Eligiusz Niespotykany nagle zaczęło pojawiać się bardzo gęsto w Polsce w księgach mszalnych, w księgach, przepraszam, chrzcielnych, wśród tych Polaków, którzy sympatyzowali z narodową demokracją. Ja zresztą pana Jerzego miałem przyjemność poznać. Poszedł, można powiedzieć, w ślady ojca, bo też był prawnikiem. Zmarł kilka lat temu, a jego dzieci też tak naprawdę już w kolejnych pokoleniach też wybierały tą drogę zawodową. No tu mogę wtrącić wątek tylko osobisty, że ja studiuję. W każdym razie minęliśmy się na uczelni z prawnukiem Kazimierza Kowalskiego. Tak jakoś po jakimś czasie okazało się, że jeden z moich kolegów wydziałowych to właśnie ma takie konotacje rodzinne. Ale wracając do samego Kazimierza Kowalskiego. Po studiach, studia ukończył w 1926, pracuje jako sędzia, najpierw w Chełmie Lubelskim, a potem już wraca bliżej stron rodzinnych w Tuszynie. I można powiedzieć, że będąc od października 1929 roku sędzią Sądu Grodzkiego w Tuszynie, to w tym Tuszynie rozpoczyna się ten łańcuch zdarzeń, który Kazimierza Kowalskiego właśnie wyniesie do tej kariery politycznej. Otóż zostaje on w 1930 roku. Dostaje propozycję, żeby utworzyć i stanąć na czele Koła Przyjaciół Związku Strzeleckiego. Odmawia i angażuje się z kolei w Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Już jednoznacznie jakby zadeklarowane w stronę obozu narodowego, w opozycji do obozu rządzącego, którego ekspozyturą był Strzelec. I z kolei w listopadzie 1930 roku mamy wybory parlamentarne, tak zwane wybory brzeskie, kiedy to właśnie przywódców opozycji centrolewicowej więzi się w więzieniu w Brześciu nad Bugiem i dochodzi do wyborów, które już wtedy wygrywa miażdżąco obóz sanacyjny, dopuszczając oczywiście wielu fałszerstw i nadużyć. I właśnie tym nadużyciom przeciwdziałał sędzia Kowalski w Tuszynie, co spotkało się z takim atakiem, że w gazecie Echo Łódzkie ukazał się, można powiedzieć wprost, no, paszkwil na Kowalskiego. Kowalski proces wytoczył temu autorowi tego paszkwilu i wygrał. Autor musiał zapłacić 100 zł grzywny, co podówczas no, było kwotą dość znaczną. Na pewno dużo, dużo bardziej. Można powiedzieć, no tak trudno to przeliczać na dzisiejsze pieniądze, ale to powyżej 1000 zł dzisiaj, przeliczając na dzisiejsze pieniądze, czy nawet 1500. No i w 1931 roku Kowalski już rezygnuje z pracy w sądzie, przenosi się do Łodzi, otwiera kancelarię adwokacką i już może, wychodząc ze struktur sądownictwa, już może angażować się politycznie. No, podówczas struktury emanacją polityczną obozu narodowego są właściwie dwie organizacje, to jest Obóz Wielkiej Polski i Stronnictwo Narodowe. I tu trzeba zwrócić uwagę na to, jakim miastem była Łódź w latach 30. Tylko 60% ludności to byli Polacy. 1/3 Żydzi, 9% Niemcy. Łódź to miasto wielkich fabryk, ale żaden z tych wielkich zakładów przemysłowych, około 20 dużych zakładów przemysłowych, żaden z tych zakładów nie jest w rękach polskich. To jest wszystko własność niemiecka albo żydowska. No i to w oczywisty sposób kreuje różnego rodzaju napięcia. Nie jest to taki obraz, jaki nam się dzisiaj kreuje, idylliczny Łodzi czterech kultur.
No i co w związku z tym jakby, co będzie rzutowało przy tym, jak będziemy się przyglądać chociażby hasłom samorządowym endecji łódzkiej. I w pierwszym roku już swojej działalności Kazimierz Kowalski wchodzi do Zarządu Wojewódzkiego Wydziału Młodych OWP i Zarządu Powiatowego Stronnictwa Narodowego. On swoją działalność koncentruje na rozwoju organizacyjnym, na zakładaniu kolejnych struktur, kolejnych kół dzielnicowych, terenowych. Często występuje jako mówca na zebraniach, wydaje dziennik Prąd w miejsce zawieszonego przez władze sanacyjne pismo Rozwój. I ponieważ ten Prąd, można powiedzieć, miał również linię taką mocno konfrontacyjną względem władz sanacyjnych, no często jego nakład był konfiskowany. W drugiej RP też funkcjonowała cenzura, tyle że była to nie cenzura prewencyjna, ale cenzura następcza, czyli często nakład, gdzie ukazywały się treści nieprawomyślne, był konfiskowany. Która jest bardziej dolegliwa, to już Państwu pozostawiam do oceny. I w 1933 roku zostaje rozwiązany obóz Wielkiej Polski przez władze i od listopada i wszyscy ci działacze OWP przechodzą w większości do Stronnictwa Narodowego. Kowalski od listopada 32 kieruje Zarządem Powiatowym Stronnictwa Narodowego w Łodzi, a w marcu 34 wchodzi do Zarządu Wojewódzkiego. I punkt jeden z ważniejszych. Maj roku 34, wybory samorządowe w Łodzi. No bo po roku 1930, a zwłaszcza już 35 nowej konstytucji, kompletnemu odcięciu już możliwości obecności opozycji w parlamencie, takim głównym punktem starcia politycznego stają się między opozycją, czy to PPS-em, czy endecją, a sanacją, stają się tym punktem starcia samorządy. I właśnie zaplanowano na 27 maja 1934 roku. Stronnictwo Narodowe zawiera wtedy takie porozumienie taktyczne z chrześcijańską demokracją. No i jakie hasła są wtedy wyborcze? Ograniczenie wpływów Żydów, obniżenie opłat za prąd i za bilety tramwajowe. I w trakcie kampanii przedwyborczej 3 maja dochodzi do takiej sytuacji, że Obóz Narodowy przygotowuje manifestację pod katedrą łódzką, pod Bazyliką Świętego Stanisława Kostki i władze zakazują tej manifestacji pochodu okolicznościowej Akademii 14 godzin przed jej rozpoczęciem, gdzieś tam 2 maja późnym wieczorem. No i w związku z tym, że środki łączności w roku 34 są takie, jakie są, to ta informacja po prostu do wielu osób nie dociera. Wielu działaczy Stronnictwa Narodowego przybywa tego 3 maja pod katedrę. Natomiast nie odbywa się pochód, no skoro zakazano, to po prostu działacze Stronnictwa Narodowego udają się czy do swoich kościołów na msze, czy udają się, duża grupa też uczestniczy w mszy świętej w katedrze. I no, dochodzi do tego, że części tych członków Stronnictwa Narodowego policja odgradza wejście do katedry, nie wpuszcza ich, następnie przypuszcza atak. I nawet dochodzi do scen, no, których byśmy się nie spodziewali w II Rzeczypospolitej, do wyciągania narodowców z kościoła, z katedry. I tydzień później po tych zajściach Kowalski oraz kilkudziesięciu działaczy Stronnictwa Narodowego Łodzi zostaje aresztowanych i pół roku oni siedzą bez aktu oskarżenia, czy bez sformułowania nawet zarzutów. Kowalski siedzi w Sieradzu do grudnia 34 roku. Miesiąc później zostaje uniewinniony, tylko kilka osób za te zajścia pod katedrą otrzymuje niskie wyroki. A więc mandat radnego miasta Łodzi zdobywa siedząc w areszcie w Sieradzu. A wyniki wyborów no, są zaskakujące, bo to jednak Łódź, no, to, że się mówi Czerwona Łódź, to nie było wcale jakby odklejone od rzeczywistości, to były fakty. Frekwencja wyniosła 65% uprawnionych
I z tego 98 tysięcy głosów padło na listę narodową. I to daje 39 na 72 radnych, 39 mandatów dla Stronnictw Narodowych, dla tej listy koalicyjnej Stronnictwa Narodowego i Chrześcijańskiej Demokracji. 10% głosów tylko zdobywa Sanacja, a podobny wynik osiągają do tej pory rządzący socjaliści. No to jest druzgocąca klęska, zwłaszcza dla PPS-u. I przychodzi potem do wyborów zarządu miasta Łodzi przez Radę Miejską. Prezydentem miał być Stanisław Rymar, poseł Stronnictwa Narodowego pochodzący z Krakowa, a wiceprezydentami mieli być Kazimierz Kowalski i Zygmunt Podgórski. Ten wybór przechodzi, ale no jak to władza sanacyjna, pod zarzutem, że członkowie zarządu nie mają doświadczenia w pracy samorządowej, minister spraw wewnętrznych, ówczesny Marian Zyndram Kościałkowski, tego zarządu miasta nie zatwierdza, no i wprowadza władze komisaryczne. No i dochodziło do bardzo ostrych starć narodowców w Radzie Miejskiej. Program był realizowany, czyli co przechodzi podczas żywotu tej Rady Miejskiej. Obcięcie subwencji dla organizacji niemieckich, żydowskich, kryptokomunistycznych. Także na budowę domu pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, czyli dzisiejszego EŁDEK-u. No to są bardzo burzliwe posiedzenia. Zresztą dochodzi do sytuacji, że trzech radnych chadecji odłącza się od obozu narodowego, tworzą swój klub o nazwie Niezależny Klub Narodowy imienia generała Józefa Hallera. I czasem niektóre decyzje, kiedy endecja ma 36 radnych na 72, języczkiem uwagi jest kto? Radny mniejszości niemieckiej, dzięki któremu czasem udaje się przepchnąć pewne rozwiązania. No, po roku takiej walki i przepychanek dochodzi do rozwiązania Rady Miejskiej, częsta praktyka sanacji i już nowe wybory, o ile rozwiązanie ma miejsce w czerwcu 1935 roku, to nowe wybory dopiero we wrześniu 1936 roku. I wybory wtedy wygrywa ten słynny zjednoczony blok socjalistów i komunistów. 40 mandatów, endecja 27 mandatów, 5 i 5 pozostali. Natomiast sanacyjni radni w ogóle znikają z Rady Miejskiej. Zresztą ta kadencja długo nie pożyła, bo poszła podobnie na konfrontację z władzą. I w kwietniu 1937 roku dochodzi do kolejnego rozwiązania Rady Miejskiej, też przez ministra Zyndrama Kościałkowskiego. W międzyczasie też dochodzi do rozłamów ogólnopolskich w obozie narodowym. Na przykład w 1934 roku powstaje obóz narodowo-radykalny. Tu w Łodzi to nie ma, ONR nie odnosi większego znaczenia. Tak samo jak tak zwana Unia Odrodzenia Narodowego, która też odłącza się od obozu narodowego. A Kowalski pnie się po szczeblach hierarchii organizacyjnej Stronnictwa Narodowego. Od 1935 roku jest członkiem Komitetu Głównego, czyli jednego z tych trzech głównych ciał, które uczestniczy w wyborze zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego. Jakby ustala kandydatów, bo mamy wtedy trzy główne gremia Stronnictwa Narodowego. Zarząd, Komitet Główny i Rada Naczelna. Zostaje powołany też przez Dmowskiego do dwóch takich gremiów nieformalnych, zarządzających obozem narodowym. To jest siódemka i dziewiątka. No, a tu mamy jeszcze jedną ważną rzecz. Od 1937 Dmowski z kolei zaczyna się w ogóle wycofywać z życia politycznego ze względu na swój stan zdrowia. Dochodzi do pewnych pęknięć frakcyjnych w łonie Stronnictwa Narodowego. Z jednej strony mamy taką bardziej zachowawczą, bardziej nastawioną na porozumienie z władzą frakcję Tadeusza Bieleckiego, a z drugiej strony frakcję taką nieprzejednaną, której reprezentantami są Jędrzej Giertych i Kazimierz Kowalski. I 25 października 1937 roku, po ustąpieniu z funkcji prezesa Stronnictwa Narodowego Joachima Bartoszewicza, zostaje wybrany prezesem Kazimierz Kowalski. On opuszcza Łódź, przenosi się do Warszawy, współpracuje wtedy właśnie blisko z Jędrzejem Giertychem, zakłada nowe pismo Stronnictwa Ogólnopolskie z polecenia samego Dmowskiego. Pismo nosi tytuł Polityka Narodowa
I Kowalski zajmuje, prowadzi tą politykę Stronnictwa Narodowego właśnie w tym duchu nieprzejednanym. Względem sanacji zdecydowana jest też postawa antyniemiecka, antyżydowska. I w 1938 roku mamy jesienią takie wydarzenie, jak właśnie kryzys wokół Czechosłowacji. Rząd polski wysuwa żądania dotyczące Zaolzia. Jędrzej Giertych razem z Kowalskim wysuwają taki projekt, żeby Stronnictwo Narodowe organizowało manifestacje domagające się pomocy Czechosłowacji. Niestety ta inicjatywa zostaje stłumiona w łonie władz partii w tych wewnętrznych dyskusjach. A w tym samym roku jeszcze dochodzi do tego, że Kowalski trafia na ławę oskarżonych za nawoływanie do bojkotu wyborów. W 1938 mamy przedterminowe wybory parlamentarne, które są w zasadzie spowodowane głównie wewnętrznymi rozgrywkami w obozie sanacyjnym, mianowicie po śmierci Stanisława Cara, marszałkiem Sejmu, podówczas według Konstytucji Kwietniowej trzecią osobą w państwie zostaje Walery Sławek, przedstawiciel marginalizowanej przez prezydenta Mościckiego i przez marszałka Śmigłego Ryza frakcji pułkowników. I w związku z tym jest rozwiązywany Sejm, są nowe wybory, w którym już w tym nowym parlamencie już Sławek się nie znajdzie. I Kowalski dostaje wyrok 2 miesiące aresztu w zawieszeniu. No z kolei już rok 39, no to przede wszystkim styczeń i śmierć Romana Dmowskiego, 2 stycznia. No i w sposób naturalny Kazimierz Kowalski jako prezes Stronnictwa Narodowego uczestniczy w przygotowaniach do pogrzebu. Jest wysłana delegacja do kardynała Chlonda z prośbą o pochówek Dmowskiego w Złotej Kaplicy Katedry Poznańskiej. Chlond się nie zgadza i ostatecznie ten pogrzeb, jak wiemy, odbywa się na cmentarzu brudnowskim 7 stycznia 1939 roku. I dochodzi potem, już po śmierci, po pogrzebie Dmowskiego, do eskalacji tych walk frakcyjnych w łonie Stronnictwa Narodowego. Kowalski nosi się z zamiarem podania do dymisji, co potem następuje i odbywają się wybory w czerwcu. Natomiast w międzyczasie jeszcze dochodzi w marcu już do postawienia wyraźnie żądań niemieckich wobec Polski i Stronnictwo Narodowe też zamierza wobec nadciągającej już wojny zająć stanowisko. I 2 kwietnia 1939 roku Kazimierz Kowalski wygłasza w Łodzi takie przemówienie, które potem zostało opublikowane pod tytułem Polska wobec Niemiec. Jest to zdecydowany program antyniemiecki wobec zbliżającej się wojny i tam przebija się już to, co potem w zasadzie zostanie zrealizowane. Postulat granicy zachodniej na Odrze i Nysie, który pojawiał się już w pismach pobocznych publicystów, takich jak Bolesław Jakimiak, po I wojnie światowej, tylko że wtedy nie miał szans realizacji. Można powiedzieć, że co prawda to przemówienie wygłosił Kowalski, ale zostało ono przygotowane przez te gremia kierownicze Stronnictwa Narodowego. Dużą rolę tam właśnie odgrywał Jędrzej Giertych, bo można powiedzieć, że w tym tandemie Kowalski-Giertych, Giertych był raczej ideologiem, a Kowalski z racji tego, że właśnie on zwyciężał w tych wyborach samorządowych tym, że tworzył nowe struktury, że rozwijał tą pracę organizacyjną w Łodzi, był właśnie tym organizatorem, wykonawcą tych ustaleń. No i w czerwcu 1939 roku Kazimierz Kowalski już przestaje być prezesem Stronnictwa Narodowego. Wybrany zostanie minimalną przewagą Tadeusz Bielecki. No, Bielecki przekonuje zebranych o tym, że dostał od notabli sanacyjnych ofertę podzielenia się władzą, kilku tek ministerialnych, co jak się potem okazuje, nawet w obliczu wojny sanacja nie jest zdolna do wytworzenia rządu jedności narodowej, rządu obrony narodowej, tak jak to było w roku 1920. Dalej, o, tu już mi pika, żebym kończył. Więc no, ostatni wątek.
Wybucha, jak wiemy, wojna 1 września. Kazimierz Kowalski, tak jak wielu, też jest jakby wyrwany z tego życia. Udaje się w jakieś też wędrówki po kraju. Nie wiemy dokładnie, gdzie przebywa. Tak jak wielu Polaków wtedy właśnie uciekało przed wkraczającymi wojskami niemieckimi. Wiadomo, że miał pierwotnie jakby zamiar udać się na emigrację, przekroczyć granicę, ale ostatecznie tego nie zrealizował. Ukrywa się przed gestapo, bo jest poszukiwany za swoją właśnie antyniemiecką postawę i w Łodzi, i w Warszawie. Ostatecznie jednak w Warszawie, jako że tu w Łodzi jest bardziej znany. No dochodzi też do takiego wyautowania Kowalskiego z prac Podziemnego Stronnictwa Narodowego, bo w październiku, już zaraz po klęsce wrześniowej, ukonstytuowują się podziemne władze Stronnictwa Narodowego pod przewodnictwem Mieczysława Trajdosa. Trajdos, można powiedzieć, wyciął wszystkich zwolenników frakcji Jędrzeja Giertycha. Giertych wtedy już przebywa w niewoli, jako że brał udział w obronie Helu. I powoduje to powstanie Frondy, czyli Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej, tudzież Narodowo-Ludowej Organizacji Walki Stojanowskiego i Matłachowskiego. Zwłaszcza tutaj właśnie wciąga się do NLOW młodzież, jako że Jan Matłachowski do czerwca 1939 roku był kierownikiem agent młodzieżowych Stronnictwa Narodowego, również tych tajnych, nieformalnych, tak zwanej roboty szkolnej. Na to miejsce zostaje w czerwcu wybrany Napoleon Siemaszko, ale Matłachowski mu w czerwcu żadnych swoich kontaktów nie przekazał. Potem były wakacje, gdzie ta praca wśród młodzieży no siłą rzeczy zamarła, a potem przyszła wojna. Matłachowski zresztą twierdził, że nic Siemaszce nie przekaże, bo on otrzymał mandat nie od Rady Naczelnej SN-u, tylko od Dmowskiego. I Matłachowski właśnie wykorzystuje te kontakty, tworząc Narodowo-Ludową Organizację Wojskową. Też jest konflikt między tymi dwoma grupami, jak się odnieść do tego, można powiedzieć, no wtedy jeszcze trudno powiedzieć, że oficjalnego, bo żadnych ustaleń z rządem Sikorskiego nie ma, ale tego podziemia Służby Zwycięstwu Polsce, potem Związku Walki Zbrojnej, utworzonego jeszcze w oblężonej Warszawie 27 września 1939 roku, gdzie no, NLOW, z racji, że to była ta frakcja nieprzejednanych, też nieprzejednane stanowisko zajmuje względem tych sanacyjnych wojskowych i tej sanacyjnej konspiracji, jak jest postrzegana SZP. Natomiast potem dochodzi do tego, że część tych działaczy jednak wraca do tych, no, powiedzmy, prawowitych władz. NLOW traci na znaczeniu. Ostatecznie NLOW w 1942 roku znajdzie się w składzie Narodowych Sił Zbrojnych, ale tego już Kazimierz Kowalski niestety nie doczeka, bo zostaje aresztowany w grudniu 1941 roku w warszawskim szpitalu Dzieciątka Jezus. Nie do końca znamy jakby przyczyny tego aresztowania, jak gestapo wpadło na jego trop. Kowalski leżał po operacji tam w tym szpitalu. Wiemy, że doszło do wsypy ze strony jakiegoś szeregowego działacza i potem w wyniku tego został aresztowany jego brat Bolesław. Czy gestapo po prostu, sprawdzając jakby Bolesława Kowalskiego, wyszło na ślad Kazimierza, czy też po prostu Bolesław Kowalski nie wytrzymał przesłuchań w gestapo, tego nie wiemy i tego nie możemy być pewni. Najpierw przebywa na Pawiaku, potem w więzieniach łódzkich przy Kopernika i przy ulicy Sterlinga. Tam jest no, torturowany, też ciężkie są te warunki więzienne. No i dochodzi do takiej sytuacji, już końcowy aspekt, ale to tło muszę nakreślić. W 1942 roku dochodzi do takiego wydarzenia w Zgierzu. 6 marca aresztowany konspirator, sierżant Józef Mierzyński, zostaje zabrany, bo obiecał gestapowcom, że ujawni skrytkę z bronią. I przyjeżdżają na Długą pod numer 54, ten dom po dziś dzień
stoi. Mierzyński no, prosi, żeby mu zdjąć kajdanki, bo musi sięgnąć do tej skrytki. Podaje pierwszy pistolet gestapowcom. Oni oglądają no, tak z ciekawością. Nie wiem, czy pistoletu wcześniej panowie z gestapo nie dzieje. A w każdym razie, korzystając z tego, że oni tak są zaciekawieni tą bronią, Mierzyński wyciąga kolejny pistolet, zastrzelił tych dwóch gestapowców i uciekł. No i w związku z tym zapada decyzja w kierownictwie niemieckiego kraju Warty, czyli tych terenów tutaj Łodzi Wielkopolski, włączonych wtedy do III Rzeszy, o akcji odwetowej, o rozstrzelaniu 100 Polaków. Zostają wyselekcjonowani z więzień, zwłaszcza łódzkich. Jest też duża akcja w Łodzi, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, aresztowań przedstawicieli polskiej inteligencji, z których część trafi właśnie na tą listę do rozstrzelania, część trafi do obozów koncentracyjnych. No i 20 marca 1942 roku w obecności 6 tysięcy spędzonych Polaków na plac Stodół, po prostu no, wysypisko śmieci ówczesne zgierskie, zostaje rozstrzelanych 100 Polaków, w tym właśnie Kazimierz Kowalski, Bolesław Kowalski, wielu też innych zasłużonych znaczących działaczy społecznych, politycznych, też narodowiec, na przykład redaktor Biuletynu Kujawskiego Leon Trela, czy z takich bardziej znanych brat Feliksa Dzierżyńskiego zostaje rozstrzelany w Zgierzu, pułkownik, wybitny neurolog, pułkownik Władysław Dzierżyński. Ciała są pochowane w lesie Ludźmierskim. One zostają, te szczątki zostają przez Niemców w 1944, kiedy zaczyna im się palić grunt pod nogami, wydobyte, spalone i pogrzebane ponownie. Zresztą te szczątki zostały niedawno odnalezione w końcu w Ludźmierzu, tą mogiłę, te spalone szczątki, mogiła zbiorowa 100 straconych i odbył się w 75. rocznicę zbrodni, czyli 4 lata temu, pogrzeb z najwyższymi honorami. No, w zasadzie można powiedzieć, że ta antyniemieckość, ta nieprzejednana postawa, no, to doprowadziło do tego, że Kazimierz Kowalski znalazł się na liście ofiar tej zgierskiej egzekucji. I w zasadzie oprócz tej inskrypcji na pomniku w Zgierzu i takiego symbolicznego grobu, który się znajduje w lesie Ludźmierskim, to upamiętnienia Kazimierza Kowalskiego nie ma. No i obiecałem, że powiem dwa zdania dosłownie o tej kontrowersji współczesnej. Otóż, proszę Państwa, jeśli dobrze pamiętam, był to rok 2018, właściwie koniec roku 2017, przełom 17 i 18, była prowadzona nie tylko w Łodzi, również w całej Polsce, akcja dekomunizacji ulic. Myśmy zgłosili do wojewody łódzkiego propozycję właśnie, żeby jedną z tych ulic nazwać imieniem Kazimierza Kowalskiego i ku naszemu zaskoczeniu, bo nie spodziewaliśmy się raczej pozytywnej odpowiedzi, ulica Wandurskiego na Widzewie została nazwana ulicą Kazimierza Kowalskiego. Ale po paru dniach wkroczyła do akcji niezawodna Gazeta Wyborcza, krzycząc, że to antysemita, że to człowiek, który na sesji Rady Miejskiej mówiłem o burzliwych posiedzeniach. Wyciągnięto jeden z wypowiedzi Kowalskiego na sesji Rady Miejskiej, gdzie już w którejś tam prawdopodobnie godzinie już ewidentnie zirytowany przepychankami słownymi z radnymi PPS-u czy żydowskimi Kazimierz Kowalski miał wypowiedzieć zdanie zabito Żyda, a brawo. No i to był jakby koronny dowód tego antysemityzmu, no, który jeśli możemy w ogóle mówić o antysemityzmie, jak już nakreśliłem to tło Łodzi lat 30., były to nastroje przede wszystkim ekonomiczne, pochodzące z dominacji ekonomicznej ludności żydowskiej. No ale potem okazało się, że w trybie nagłym w sobotę wojewoda to swoje zarządzenia uchylił. I w to miejsce pojawił się Leopold Tyrman zamiast Kazimierza Kowalskiego. Myślę, że jeszcze nie skończyliśmy tego tematu i że Kazimierz Kowalski doczeka się upamiętnienia
No tak, obecny minister spraw zagranicznych, pan Zbigniew Rau. Aczkolwiek wtedy informacje podawał obecny wojewoda jako jego, prawda, tam asystent. No i to tyle, myślę, w tej materii. Ja dziękuję za uwagę, chyba że są jakieś pytania. Judeo jest bardziej zwalczany niż... No jest. To było wiadomo, że tak na systemie nikt nie traktuje poważnie, a te środowiska, jak jest to judeo sceptyczne, to jest zagrożenie tej bazy ekonomicznej, to jest ważniejsze na pewno. Ja może jeszcze jedno zdanie dopowiem, bo jakie były wtedy emocje, tak? Były takie sytuacje, gdzie na przykład wyszedł działacz z Stronnictwa Narodowego, ponieważ Łódź miała tą specyfikę, że tutaj jako działacze Stronnictwa Narodowego było wielu po prostu robotników, tak? Nie było, tym się łódzkie odróżniało, jeśli chodzi o Łódź, zresztą nie tylko Łódź. Tutaj rejony centralnej Polski to właśnie miały taką specyfikę. I na przykład była taka sytuacja, że wyszedł członek takiego Stronnictwa Narodowego, akurat wychodził z wykładu księdza Trzeciaka, słynnego po prostu znawcy problematyki żydowskiej przed wojną, profesora, tak, biblistyki. No i on się tak wzburzył po tym, no, co usłyszał na tym wykładzie, że po prostu idąc, no, zranił Żyda, tak, który tam szedł, i ten Żyd umarł po prostu, tak, i Kowalski go też bronił. Właśnie w ten sposób, że to była jakby zbrodnia w afekcie, no, że ona wynikała z tego, że po prostu ten człowiek, który to zrobił, no, przeżył taką jakby to powiedzieć, no, wzburzenie bardzo duże i nie potrafił zapanować nad swoimi emocjami. Byli, sam znam takich działaczy Stronnictwa Narodowego, którzy na przykład ochraniali seniorów, którzy ochraniali lokale w czasie po prostu, w czasie jak były zebrania, dochodziło często do sytuacji, że czy to PPS, czy właśnie jakieś bojówki żydowskie potrafiły wkroczyć do tego lokalu i no, nawet czasami użyć broni palnej, tak, w stosunku do tutaj tych... No to były takie czasy, można takie powiedzieć. Myślę, że na następnej konferencji na pewno się znajdzie miejsce chociażby na omówienie kwestii tak zwanych łódzkich bombiarzy, bo to jest ciekawe. Dlatego